Akademia 2012 świętowała podwójnie. W niedzielę na Azotanie zorganizowano wielką imprezę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodych adeptów piłki nożnej. Wspólne świętowanie najważniejszego dla dzieci dnia połączone było z pięcioleciem Akademii 2012. Te 5 lat to dużo i niedużo czasu. Jakby patrzeć na to, no zleciało bardzo szybko, przybyło nas no bardzo duża ilość. Zaczynaliśmy od 46 chłopców i dziewczynek, bo też były, a jest nas prawie 500, także jesteśmy strasznie zadowoleni. Było nas 3 trenerów, a jest 23, także no jesteśmy bardzo zadowoleni. Akademia skupia obecnie dzieci, które zaczynają swoją przygodę z futbolem. Trenując najmłodsze dzieci, trenerzy w głównej mierze kładą nacisk na zabawę poprzez sport, aby dziecko złapało w przysłowiowego bakcyla i prowadziło sportowy tryb życia. Najmłodsze zawodniczki i zawodnicy to są 4-latkowie, czyli na rocznik 2013 teraz mamy nabór. Natomiast nie mamy ograniczenia, bo my mamy do 18 roku życia, do juniora. Mamy podpisaną umowę z Wiktorią Jaworzną i dzieciaki przechodzą po prostu od nas automatycznie, bo mamy partnerstwo podpisane i dalej kontynuują swoją karierę piłkarską w Jaworznie. Akademia 2012 ciągle się rozrasta, a wyjątkowy jubileusz był okazją do podsumowania tego, co do tej pory działo się w Akademii. Wszelkie informacje na temat Akademii 2012 można znaleźć na stronie internetowej www.akademia2012.jaw.pl.